Pierwszy dzień kwietnia, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na 24. wydanie Ekspresu z Edukacji. Dziś prima aprilis, ale w serwisie znajdziecie tylko poważne tematy. Przed kamerę zaprosiliśmy prezesa Leszka Bartnickiego, sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do meczu z Resowią, a na koniec wspólnie z drugim zespołem GKS-u Tychy będziemy świętowali zdobycie Okręgowego Pucharu Polski. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Po dwutygodniowej przerwie wracają rozgrywki Fortuna pierwszej ligi. Przed nami 9 pełnych emocji pojedynków. 25. kolejkę zamknie spotkanie w Rzeszowie. W Tychach doszło do zmiany trenera, ale w poniedziałek zespół z ławki poprowadzi Przemysław Pitry. Muszą dźwignąć ciężar odpowiedzialności i przerwać serię porażek. Pauzę na zgrupowanie reprezentacji Polski w Tychach wykorzystano na zmianę trenera. Zespołem pożegnał się Dominik Nowak, a jego obowiązki pełni obecnie Przemysław Pitry. To jest też tak, że zawsze tak jakby trener cierpi, trener jest zwalniany, ale to też my na boisku prezentujemy się i nasza dyspozycja nie wyglądała najlepiej. No i widocznie władze klubu podjęły taką decyzję, akurat zwolnił trenera, no i mamy nowego i zobaczymy, jak to teraz będzie. Na razie było bardzo intensywnie i pracowicie. Choć ligowcy odpoczywali, to w Tychach nikt nie miał zamiaru spoczywać na laurach. W ostatnich dwóch tygodniach w zajęciach piłkarzy dominowała głównie siłownia i boisko. Tydzień poprzedni był dość intensywny, mieliśmy sporo treningów, chcieliśmy właśnie popracować nad tą intensywnością, bo to był moment do tego, żeby chłopakom troszeczkę wrzucić i ciężarów i biegowego treningu, więc staraliśmy się pracować nad motoryką w głównej mierze, ale nad motoryką w grach. Także cel na pewno został spełniony, mieliśmy dwa dni przerwy, troszkę luzu i od tego tygodnia zaczynamy pracę już i przygotowania do meczu z Resowią. Operacja Resowia rozpoczęła się we wtorek. Dzień wcześniej pełniący obowiązki trenera Przemysław Pitry spotkał się z nowym szkoleniowcem trójkolorowych. Choć Dariusz Banasik z powodów osobistych nie poprowadzi zespołu w poniedziałkowym meczu, to już teraz pomaga sztabowi w przygotowaniach. Omówiliśmy sobie cały mikrocykl tygodniowy, jak ten mikrocykl będzie wyglądał, tak żeby chłopaki się też do tego zaadoptowali. Również przygotowanie co do meczu będzie poprzez koordynację trenera Banasika, więc tutaj wszystko jest pod kontrolą. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie telefonicznym, treningi są przygotowane, jesteśmy gotowi do tego, żeby ciężko jeszcze w tym tygodniu popracować. Dariusz Banasik pracę z zespołem rozpocznie od wtorku. Po wejściu do szatni nowy szkoleniowiec spotka kilku swoich byłych podopiecznych. Trener w przeszłości współpracował z Konradem Jałochą, Mateuszem Radeckim i Patrykiem Mikitą. Trenera znam, można powiedzieć, od dłuższego czasu. Razem mieliśmy przyjemność pracować na początku w młodej Ekstraklasie w Legii Warszawa, a później w Radomiu, gdzie można powiedzieć, nasza praca przyniosła dużo sukcesów i mam nadzieję, że to będzie przeniesione tutaj na Tychy. Na razie w Tychach skupiają się na poniedziałkowym meczu. Resowia po dwóch zwycięstwach z Odrą Opole i GKS-em Katowice oddaliła się od strefy spadkowej i ma w tej chwili dokładnie tyle samo punktów, co GKS Tychy. Są po dwóch wygranych spotkaniach drużyna z Resowi, więc to nie będzie dla nas łatwy mecz. Jedziemy na wyjazd, my jesteśmy z kolei po dwóch porażkach, więc chcemy skupić się przede wszystkim na sobie, chcemy przygotować nasz zespół jak najlepiej do tego meczu i po prostu wyjść na ten mecz w poniedziałkowy i dać siebie wszystko i walczyć o punkty. Patryk Mikita już powoli może zacierać ręce, bo przeciwko Resowi gra mu się bardzo dobrze. Na 6 spotkań wygrał 3 i strzelił 2 gole. Wspomnienia mam dobre, ale mecz no, będzie ciężki na pewno. Dla nas bardzo ważny mecz. Musimy wygrać te spotkanie, nic innego nas nie interesuje. Jedziemy po 3 punkty i mam nadzieję, że przywieziemy do tych 3 punkty. W ich zdobyciu powinni pomóc wracający po kontuzjach Marcin Kozina i Miłosz Pawlusiński. Początek poniedziałkowego meczu o 18:00. Transmisja będzie dostępna na platformie Polsat Box. Kilkaset przejechanych kilometrów, kilkadziesiąt minut rozmów i w końcu wybór tego jedynego. Trenerska karuzela w Tychach dobiegła końca. Dlaczego zarząd klubu postawił na Dariusza Banasika i ilu kandydatów było rozpatrywanych? Na te pytania odpowiedział prezes klubu piłkarskiego Leszek Bartnicki. Prezesie, biały dym pojawił się nad Tychami. Jak z perspektywy prezesa wyglądał wybór trenera i dlaczego akurat Dariusz Banasik? No nie było żadnego konklawe wybierającego nowego trenera, odbywało się to trochę inaczej, odbyliśmy kilka spotkań w różnych częściach Polski. Nie ukrywam, że tych kandydatów było kilku, wśród nich jeden to był trener zagraniczny, natomiast
Spośród nich no zdecydowanie tą osobą, która nas najbardziej przekonała, był trener Dariusz Banasik. Myślę, że osoba, której nie trzeba jakoś specjalnie kibicom przedstawiać. To też nie przypadek, że w ostatnim czasie miał też propozycje mniej lub bardziej konkretne z kilku klubów ekstraklasy. Na pewno szkoleniowiec, który przede wszystkim w czasie pracy w Radomiaku, prawie czteroletniej pracy, co już samo w sobie świadczy, że była wykonywana bardzo dobrze, uzyskał dwa awanse z drugiej ligi do pierwszej, później z pierwszej ligi do ekstraklasy, był wybierany trenerem miesiąca w ekstraklasie, potrafił zaliczyć naprawdę dość długie, szczególnie jak na Beniaminka, serię zwycięstw w ekstraklasie, także no jest to na pewno szkoleniowiec, który wie, jak osiągać sukcesy w naszej lidze, zna tę ligę, zna zawodników, pracował też z niektórymi piłkarzami, którzy są w naszej kadrze, jak chociażby z Patrykiem Mikitą, jak z Mateuszem Radeckim, jak z Konradem Jałochą. No i wspólnie, kiedy udało się też wypracować odpowiednie warunki dotyczące czy długości, czy wysokości tego kontraktu, cieszę się bardzo, że udało nam się podpisać umowę. Puchar jest nasz, puchar po takim meczu po prostu nam się należał. Tak po środowym zwycięstwie nad MKS-em Lędziny mogli zaśpiewać piłkarze drugiego zespołu GKS-u Tychy. Podopieczni Jarosława Zadylaka obronili okręgowy Puchar Polski, ale marzenia drużyny sięgają już ogólnopolskich rozgrywek. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz tu z Lędzinami. Oni zawsze na swoim boisku grają bardzo agresywnie, gdzieś szukają prostych środków, ale mieliśmy też jakiś plan na ten mecz. Chcieliśmy go bardzo wygrać i wygrywamy. Cieszymy się, że to jest drugie z rzędu. Boisko było fatalnej jakości, natomiast myśmy się w tygodniu też pod kątem tego boiska przygotowywali. Mieliśmy okazję na podobnym też trenować. Natomiast realizowaliśmy założenia, które sobie nałożyliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. Natomiast byliśmy jakby mniej skuteczni jak w drugiej. Natomiast no, na tym boisku czarów wymyślić nie było można. Także to, co było założone, przenoszenie ciężaru gry, granie skrzydłami, stwarzanie tam przewagi, to wszystko było zrealizowane. Szczerze mówiąc, stałe fragmenty nam wychodzą, a dużo uwagi na nich nie skupiamy. Bardziej mieliśmy tą piłką szybko operować, żeby zmieniać stronę i ich rozrzucić troszeczkę. Znowu dwa dobrze uderzone stałe fragmenty, zdobywamy dwa gole, no nic, tylko się cieszyć. To jest ogromna promocja dla tych chłopaków, żeby się pokazać na szczeblu wyżej i ja im tego gratuluję, tego sukcesu. Jakby nie było, jest to trzeci z rzędu, a tylko to może ich wszystko wypromować. Teraz przed nami Puchar Wojewódzki, chcemy go wygrać, żeby daj Boże w przyszłym sezonie już występować w tym głównym pucharze. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której padnie pierwszy gol dla GKS-u Tychy, otrzyma zestaw gadżetów ze sklepu klubu piłkarskiego GKS Tychy. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.